Siemaneczko, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Derail Valley Simulator. Zobaczcie, zaczynamy tu, gdzie skończyliśmy ostatnim razem. Czyli jesteśmy tak naprawdę już wam pokazuję, mapa świata. Jesteśmy tutaj, dojechaliśmy, jak pamiętacie, stąd. Przejechaliśmy tą drogą tutaj. Tu między górami, to tutaj miniaturka taka ładna była zrobiona i dojechaliśmy w to miejsce. Słuchajcie, generalnie lokomotywa, którą przyjechaliśmy, ona już zniknęła, już jej tutaj nie ma, bo jak pamiętacie, gdzie my przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy chyba gdzieś tu. Tak, tutaj i na ten tor przyjechaliśmy. A nie, nasza lokomotywka dalej stoi w razie czego, także w razie czego moglibyśmy sobie ją wziąć. Albo weźmiemy sobie nową, która stoi też w innym miejscu. Prawdopodobnie jak my stąd wyjedziemy, to ta lokomotywa już zniknie po prostu i tyle będzie z tej lokomotywy. Słuchajcie, jednej rzeczy wam zapomniałem pokazać na ostatnim odcinku. A chodzi o opłaty za lokomotywy, czyli dokładnie tą pierwszą funkcję. Patrzcie, za to, że używaliśmy tej lokomotywy, musimy zapłacić 8292,95 centów. Ale z racji tego, że mamy ubezpieczenie, to pokrywamy tylko 100 dolarów tak naprawdę opłat. Resztę pokrywa ubezpieczalnia. Więc my sobie to zatwierdzimy. Aha, muszę włożyć portfel. Dobra, gdzie jest mój portfel? Tu jest mój portfel. Muszę włożyć. Spoko. Zatwierdzam. I wszystkie opłaty są teraz uiszczone. Czyli możemy jechać dalej. To znaczy prawdopodobnie nie musimy za każdym jednym razem płacić tych opłat. Możemy ich sobie nazbierać i zapłacić wszystko razem. No, ale ja tam wolę na razie, póki jeszcze te opłaty nie są duże, tylko stówkę płacimy, to wolę to sobie robić po prostu na bieżąco. Tak się zastanawiam teraz nad jakimiś nowymi licencjami, ale chyba na razie jeszcze na to nie stać. Mamy 13931. A te licencje no niestety są drogie, możemy sobie manewry kupić, ale manewrami ja się nie lubię zajmować, więc na razie jeszcze tego robił nie będę. A jak widzicie, reszta tutaj licencji na lokomotywy, na to wszystko tutaj jest dosyć dużo, to kosztuje. Długość pociągu możemy sobie zrobić za 10 tysięcy, możemy to kupić, ale długość pociągu... Zaraz, zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zmiana składu ubezpieczenia. Patrzcie, jeżeli kupimy sobie tą licencję, to już w tym momencie nasze ubezpieczenie będziemy za każdym razem płacić 1900, a nie stówkę, tak jak teraz płacimy. Więc moim zdaniem na razie jeszcze nie opłaca się tego robić. I żeby kupić tą licencję, to ja bym to sobie zrobił, żeby kupić dwie licencje naraz, czyli sterowanie wielokrotne. A sterowanie wielokrotne to jest to, że można dwie takie lokomotywy podpiąć, spiąć ze sobą i sterować jedną, a będziemy sterować tak naprawdę dwoma. No, ale to zobaczymy, jak będzie. Dobra, znajdźmy sobie jakieś zlecenie. Może ja sobie szybko poodrzucam to, czego nie możemy teraz aktualnie wziąć. To będziemy mogli wziąć. Zaraz, jak to się kładło tym. Dobra. To do wyrzucenia. To też do wyrzucenia, bo ląk jest potrzebny do wywalenia. To też musimy wyrzucić. Teraz tak, to nie mamy tych licencji. Tych też nie mamy licencji. Do wywalenia. To też do wywalenia i teraz tak, to też nie, bo nie mamy licencji. To będziemy mogli sobie zrobić. Tego nie będziemy mogli zrobić, czyli zostaje nam dwie licencje. Fabryka żywności i miasto oraz fabryka towarów i miasto. Ja może sobie zerknę, gdzie to jest. Nie ma po stacji. Punkty serwisowe, stacja, serwis. No i teraz tak, jest tutaj problem, bo tutaj są skróty. I ja nie wiem, co to jest. Pole naftowe centralne, ok. Czyli tak to można teoretycznie sprawdzić. Miasto to nie.
Pole naftowe północne to też nie. No to gdzie to możemy zawieźć? Co tutaj jest? Tartak to też nie. To? Las południowy. Czyli gdzie ja to mogę zawieźć? Fabryka żywności i miasto. Fabryka towarów i miasto. To będzie fabryka towarów i miasto. Nie, fabryka maszyn, a to będzie fabryka towarów, tak? Też nie. No i to jest właśnie takie, kurcze, słuchajcie, słabe, nie? Bo musimy po prostu sobie znaleźć to, co potrzebujemy. Fabryka towarów i miasto, czyli tutaj. Teoretycznie tutaj byśmy mogli przyjechać, ale patrzcie, jakby droga wyglądała. Albo byśmy pojechali tędy, tu rozjazdem możemy pojechać, ale tu byśmy musieli jechać dookoła i dopiero na dół tutaj zjechać. Lub pojechać tą drogą, tą, którą tu przejechaliśmy. I tutaj do góry, o ile się nie mylę, tak? Bo tutaj musimy dojechać. Goods Factory. No właśnie, tutaj skróty są z języka angielskiego, a gra jest po polsku, więc takie trochę to z dupy zrobili, muszę przyznać. Wcześniej było to lepiej. Można jeszcze sprawdzić sobie mapą stacji, tak naprawdę. Bo tutaj mamy te same skróty. One są też po angielsku. No a tutaj mamy napisane, co to jest, tak? Także jeszcze tak to można ewentualnie zrobić. Dobrze. No to weźmiemy sobie fabryka towarów i miasto. To było to, jeszcze raz potwierdzę sobie. Fabryka towarów i miasto, dobra. Weźmiemy sobie to zlecenie. Patrzcie. Idziemy znaleźć te wagony. HBFH66, ok. FH66, to trzeba zapamiętać. FH66, zobaczmy, gdzie to jest. No najgorzej to jest znaleźć. Znaczy teoretycznie moglibyśmy przyjąć to zlecenie i po prostu sobie zrobić FH66, to są trzy wagony, spoko. Po prostu sobie zrobić, będziemy mieli napisane po prostu, gdzie to jest, a z drugiej strony to będzie chyba to, mi się wydaje, patrzcie. FH66, tak jest. No i dobra, i teraz tak, skoro tyle już wiemy, czy mamy tutaj jakiś tor przejazdowy? Mamy ten tor przejazdowy, ok. Ale tą lokomotywę by trzeba było jakoś obrócić. Tam jest obrotnica tak jakby. Ale zobaczmy, jakby to wyglądało z tą lokomotywą. Ona jest obrócona prawdopodobnie w tą samą stronę. Więc zobaczmy. Tu byśmy musieli wyjechać. Później co, wycofać chyba na ten tor. Pojechać tutaj, tędy. Aha, i tutaj nie da rady. No dobra, czyli trzeba będzie po prostu obrócić tą lokomotywę. Aczkolwiek niekoniecznie, bo możemy wyjechać tutaj na przykład tyłem i później przodem wyjechać tu i na to samo w sumie, kurde, wyjdzie. Dotąd sobie dojechać, później się zwrotnicę przestawić i wyjechać tutaj przodem. No i tak zrobimy, dobra. No to wchodzimy do lokomotywy, trzeba to ziorbo odpalić. Dobra, nastawnik, hamulec dzwonimy. I jedziemy. O, masz, znowu zaczyna padać deszcz, najgorzej. No dobra. To dojedziemy sobie do tej zwrotnicy. I tutaj wyjedziemy tyłem. Chyba jakoś tak to było. No dobra, no to weź mi to już hamuj powoli. O. Nie ma co przesadzać. Z tyłu by się światło lepsze przydały, mi się wydaje. Wycieraczki mogą... Wycieraczki to w sumie mało pada, może wyłączymy je na razie. Światła tyłu, teraz będzie trochę lepiej. I teraz tak, tu jest zwrotnica, więc ją będziemy musieli przestawić. O! Możemy trochę przyspieszyć. Bo teraz tak, wagony nie ma tak naprawdę znaczenia, czy my się podepniemy do przodu tych wagonów, czy do tyłu, bo tak naprawdę to nawet nie ma tam czegoś takiego jak przód i tył wagonów, więc nie ma to tak naprawdę znaczenia, jak to będzie wyglądało. Thank you.
Coś mi się wydaje, że to będzie długi odcinek. Mogłem sobie najpierw przygotować tą trasę, a dopiero później zacząć nagrywać. No ale dobra. Dobra, to sobie przełączymy. Nastawnik kierunkowy, czy jak to się tam nazywa, do przodu. Żebyśmy zaraz coś nie przewalili. No i dobra, jedziemy z powrotem. Wyjedziemy tak jakby do głównego toru. Kurde, najgorzej, że pada deszcz, bo znowu będziemy musieli się męczyć z mokrymi torami i to będzie strasznie słabe. Będziemy się cały czas ślizgać, a ten wyjazd, jak pamiętacie, no nie jest tutaj najlepszy z tego, bo tam jest dosyć duży spad. A w tą stronę znowu będzie podjazd bardzo duży i no może być, kurde, problem, żeby tam podjechać, słuchajcie. Naprawdę może być problem. Dobra, myślę, że możemy już spokojnie hamować. I teraz z powrotem. Czekajcie, czy ja to robię dobrze? Bo teraz się zacząłem zastanawiać. Tak, no i teraz sobie tutaj cofniemy. Aha, bo my musimy teraz tutaj wjechać. No dobra, nie, spoko, jest ok. Dobra, bo już się zacząłem zastanawiać, czy aby na pewno my to robimy dobrze. Znaczy, ja to robię dobrze, bo naprawdę tyle razy, co już się w tej grze pomyliłem, że... że masakra po prostu. Ale tory chyba jeszcze nie są śliskie, bo wcześniej jak ustawiałem nastawnik albo gaz po prostu tak wysoko albo tak nisko, że tak powiem, z taką mocą, to już się koła ślizgały. A teraz się nic nie dzieje, mimo tego, że pada deszcz, bo krople są, tak? W ogóle fajnie to wygląda, patrzcie. No, dosyć nieźle zrobili ten deszcz, muszę przyznać, fajnie to wygląda. Podobowywuje się mnie to. No i dobra, i teraz słuchajcie, tutaj sobie pociąg powoli jedzie. My wyjechaliśmy stąd, jak pamiętacie. Ja go sobie może trochę zwolnię. Bo teraz trzeba wymyślić, na który tor my mieliśmy wjechać. Bo ja już nie pamiętam, na pewno mieliśmy zjechać tu. Ale, które to były wagony? To były 3. To były prawdopodobnie te, 66 to jest to? Tak, to jest to, dobra. No to będziemy ustawiać teraz zwrotnicę, spoko. Czyli tak. Ta musi pojechać tu. A ta musi pojechać tu. Tak? Zgadza się? Chyba się zgadza. Dobra, wracamy do lokomotywy. Aha, jeszcze ta zwrotnica. No i to jest dobrze, okej. Okay. Dobra, wchodzimy. O, ta lokomotywa ciągle jedzie. Nawet w sumie... dobrze, że jedzie. Zawsze kawałek bliżej podjechała. No i teraz plan jest taki. Dojedziemy do tych wagonów, podepniemy się, pójdziemy przyjąć zlecenie. No i wyruszamy, kurde, w drogę, nie? Jeżeli wszystko dobrze ustawiłem, to wjedziemy aktualnie na ten tor, na który powinniśmy wjechać. Słuchajcie, w ogóle jeszcze jest jedna rzecz, o której wam nie powiedziałem. Ta gra generalnie ma zarąbiście wypadki zrobione. I kiedyś ja wam to pokażę, nie? Jak będziemy jechać na przykład z jakimiś cysternami albo coś w tym stylu i jak się przywali albo wykolei, no to jest naprawdę potężne wybuchy tu są, także bardzo fajnie to jest zrobione. Ale na razie bym nie chciał tego robić, bo nie chcę po prostu ponosić tego kosztów. I dlatego wolałbym na razie czegoś takiego nie robić. Dobra, hamujmy, bo zaraz będzie... O, wyhamujemy? Wyhamujemy na spokojnie. Może jeszcze ciut? No i dobra, jest... No nie, no teraz to chyba trochę przesadziłem z tym hamowaniem. Pięknie. Dobra, hamujcie, hamujcie już. Dobra, zapinamy hak. Żeby się nic złego nie wydarzyło. Hamulce trzeba podpiąć, powietrze. Zwolnić zawory. No dawaj. A, właśnie, ta licencja, co wam mówiłem, że można dwoma tymi lokomotywami naraz, to ten kabel trzeba wpiąć. Widzicie, licencję sterowania wielokrotne trzeba wykupić, żeby to można podpiąć. Tutaj można sobie drugą lokomotywę podpiąć i wtedy się spina to razem i wszystko trybi tak, jak trzeba.
No dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj hamulec może cały zrobię, może wyłączę tą lokomotywę na razie, bo ona i tak czerpie paliwo tak jakby, więc no, o, ten hamulec jest zaciągnięty, więc cały czas tam rosną koszty. No niby płacimy tylko stówę, no ale trzeba o tym pamiętać, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo jak później będą większe sumy do zapłacenia, no to trzeba będzie więcej płacić, tak? Dlatego lepiej nie generować dodatkowych kosztów po prostu. To jest to, do czego ja zmierzam. No dobra, no to mamy teraz tak. Zrobiliśmy syf w biurze. Dobra, spoko, posprzątałem sobie. Bierzemy sobie przegląd trasy. Fabryka towarów i miasto, spoko. Możemy to zrobić. No i mamy całą misję, proszę bardzo. Dostarcz do D6i, spoko. Fabryka towarów i miasto, możemy to schować. No i dobra, i idziemy po naszą lokomotywę i jazda bez trzymanki, jedziemy. No, to było dosyć szybkie, muszę przyznać. No i dobra, nastawnik do przodu. Światła tyłu można wyłączyć. No i powoli ruszamy z miejsca. Dobra, póki ruszamy powoli z miejsca, w sumie tory mamy nastawione. To teraz tak, przydałoby się zrobić mapa stacji i teraz port i miasto to było, tak? Port i miasto. Nie, nie port i miasto, co to było? Fabryka towarów i miasto, przepraszam. O, fabryka towarów i miasto. Więc fabryka towarów i miasto, gdzie to jest? Szukamy fabryka towarów i miasto, jest. I to jest cała... Co, nie mogę tego tu położyć? Naprawdę? Mogę. To jest nasza mapka wszystkich stacji. I my mamy dojechać. Gdzie my mamy dojechać? Jeszcze raz. O, ja nie wiem, czy ja nie za szybko jadę. Może troszeczkę sobie zwolnię na razie. Żeby się nie wykoleić. Może sobie zrobimy na razie 25. No i dobra. I teraz tak. My wyjeżdżamy sobie stąd, musimy wjechać tutaj pod górę i tutaj później musimy skręcić. No i właśnie zepsułem, kurde. Bo my mamy tutaj dojechać, prawda? No i właśnie zrobiłem źle, no bo patrzcie, przecież tutaj nie mogę zjechać. I teraz jak to zrobić, żeby było dobrze? Tutaj trzeba wyjechać, pojechać tędy, tutaj. No przecież nie będziemy tutaj cofać, bo to nie ma sensu. Nie, pojedziemy sobie tędy, patrzcie, tu, tutaj, tu skręcimy i tu wjedziemy. No i gitara. Dobra, to będziemy przejeżdżać przez tą stację, przez którą... z której zaczynaliśmy w zeszłym odcinku, o. O ile nam się uda wyjechać pod górkę, bo to jest też kolejna rzecz. No i dobra, wjeżdżamy sobie tędy, a mamy wjechać do... D30. D30, no to D... Aha, czyli jest z drugiej strony w ogóle. Trzeba to objechać dookoła i tutaj będzie. No dobra. Spoko, damy radę. Przyspieszamy i jedziemy. Zobaczę sobie jeszcze, tutaj wszystko jest ok, ale powinno być ok, bo my dokładnie tamtą drogą przejechaliśmy, więc powinno być w porządku. Aż dojedziemy z powrotem. No ale będziemy jeszcze tą drogę sprawdzać po drodze oczywiście, żeby żeby nie było żadnych problemów. 35 jedziemy na godzinę. Mam nadzieję, że nie jest to za szybko. Nam się tu nic nie wykolei za chwilę. A tutaj jest ten bardzo duży podjazd, także trzeba będzie się zaraz rozpędzać. No i dobra, rozpędzamy się. Bo ten podjazd tutaj zrobić, to naprawdę może być problem. Więc im szybciej będziemy na początku jechać, tym większe szanse, że my tutaj w ogóle podjedziemy. 40 na godzinę, jedziemy 43, no to może być. Na razie wszystko wygląda dobrze, temperatura rośnie, bo musi rosnąć.
Im większe jest obciążenie na silniku, tym szybciej rośnie temperatura. To jest raczej chyba oczywiste, prawda? Wycieraczek na razie nie włączam, bo... może zresztą zobaczymy. One strasznie skrzypiły przed chwilą. Na skrzypca grały. No i dobra, i zobaczymy, co tu się wydarzy. Teraz ten podjazd jest najgorszy tak naprawdę. Że sobie usiądę na chwilę. 40 na godzinę. Teraz tak. My musimy jechać w prawo. Więc trzeba będzie zobaczyć, jak jest tutaj nastawa. Jest na prawo, dobrze jest. Tutaj wyskakuje na tym. Jak masz przełóż rozjazd, wskaż rozjazd, który chcesz przełożyć, to tutaj jest taka strzałeczka i jest w prawo. Także wiemy, że jedziemy dobrze. 40 na godzinę ograniczenie. Na prawo. Jest ok. I teraz ograniczenie cały czas będzie 40 na godzinę, więc powinniśmy dać radę. Mam nadzieję, że tu się nic nie wykolei. Na razie wygląda to w miarę dobrze. Jeżeli jedziemy według limitów prędkości, to myślę, że nie powinno się tutaj nic bardzo złego wydarzyć. Ale to nigdy nie wiadomo. Może sobie na razie trochę zwolnię, bo tu jest... A tu już jest 70. No to nie, to możemy jechać szybciej, spoko. Może nie aż tak szybko. Ale z trzema wagonami to jeszcze nie jest problem. No niby ta lokomotywa ma udźwigu chyba 400 ton na jakimś tam wzniesieniu. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie to działa, także jeżeli będziecie wiedzieć, to dajcie mi znać w komentarzach, chętnie to poczytam. Bo nie wiem dokładnie, jak to działa. Wiem, że tam pisze, że na tej licencji ta lokomotywa ma udźwigu właśnie 400 ton. Mamy 400 ton, nie mamy raczej. Słuchajcie, bo ja to chyba za bardzo się rozpędzam. Chociaż nie, tam ograniczenie było chyba... Ile było ograniczenie? Tam ograniczenie było 70? Ile dobrze pamiętam? A widzicie, to już jest 40, także trzeba ciut zwolnić. Myślę, że 45 też damy radę, ale dobra, niech będzie. Lepiej zagrać bezpiecznie. Jedziemy 40 w sumie 3, więc powinniśmy dać radę, jeżeli chodzi o ten zakręt. Możemy mu jeszcze nawet spuścić trochę z gazu, bo w sumie tego gazu tutaj mu nie odjąłem. Będziemy widzieć wagony. Będzie trochę głośniej, ale będziemy widzieć wagony. I tu już jest 70 na godzinę, ale następny znak już będzie mniej na godzinę, patrzcie. Bo jest tak jakby w dół, trójkącik. Troszkę sobie wyhamujemy, ciut. I tu już jest 50 na godzinę i znowu będzie można jechać szybciej, więc spoko, możemy przyspieszyć. Nie no, kurczę, słuchajcie, jednak z tymi drzwiami jest trochę za głośno w kabinie. To może sobie je zamkniemy, żeby było ciut ciszej. No i dobra, wszystko na razie wygląda w porządku. Tutaj mamy mapę stacji. Jak będziemy sobie dojeżdżać, to gdzieś tutaj się zatrzymamy, ustawimy sobie wszystkie zwrotnice i wjedziemy na dany tor, na który mieliśmy wjechać. Kurczę, znowu jest noc i znowu pada deszcz. No, strasznie mi się to nie podoba, bo te tory są mokre i one faktycznie są bardziej śliskie podczas deszczu. Możemy nawet trochę przyspieszyć już teraz. Skoro 70, to można grzać. Aczkolwiek nie wiem, co będzie za tunelem, to może na razie jednak nie będę bardzo przyspieszał. Tu już jest 60 i idzie prędkość w dół. Więc może zostawimy na razie tak, jak jest. O nie, to był chyba na razie ostatni tunel. No dobra, to... Oj, tak nie robimy. To możemy grzać. Aha, i tu już jest rozjazd 40 na godzinę. No dobra, to hamujemy, bo możemy zrobić bach. No, hamulec składu dosyć dobrze działa. Dobra, zobaczmy sobie mapę świata. Jak my teraz mamy jechać? My mamy jechać na lewo, się kierować. Okej. Damy radę. Czy te wycieraczki mogłyby jeszcze szybciej działać? Mogą. Da, bardzo dobrze. Się nam trochę rozpadało. Ja może sobie wstanę, żeby lepiej widzieć. W ogóle można się wychylać, patrzcie. Także spoko. O, właśnie na zewnątrz leci helikopter, także jeżeli będziecie go słyszeć, to bardzo was przepraszam za to.
No ale niestety mieszkam w dużym mieście, więc takie rzeczy się zdarzają. Na lewo wszystko jest ok, dobra, jedziemy. 70 na godzinę ograniczenie. Tu jeszcze będzie podjazd, więc spokojnie możemy walić jeszcze dużo gazu, proszę bardzo. Tu 60 na godzinę, spoko. Damy radę, jedziemy 40, więc możemy spokojnie sobie przyspieszyć. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno i nie zagłusza tego, co do Was mówię. Jeżeli tak jest i trzeba troszeczkę grę ściszyć na następny odcinek, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja wszystkie Wasze komentarze czytam. Na razie nie ma ich jeszcze bardzo dużo, ale wszystkie je czytam. Także jakiekolwiek sugestie to piszcie, nie krępujcie się. Dobra, jak to nasze wagony? Żyją. O, się rozpędziliśmy, kurde. W sumie, czemu by nie? Dobra, damy mu z gazu teraz troszeczkę. Gdzie mieliśmy mapę? Pod dwójeczką, bardzo dobrze. No to teraz... Tutaj będzie kilka zakrętów, ale nie wydają się one jakieś bardzo ostre, więc spoko. Trzeba pamiętać, że jak będziemy dojeżdżać do tego miejsca, to tutaj prawdopodobnie będą zwrotnice przestawione na boczny tor, gdzie braliśmy wagony, więc trzeba będzie przestawić na tor ten przejezdny, tak jakby, nie? Trzeba będzie o tym pamiętać, bo może być mała niespodzianka. Dobra, na razie chyba wszystko w porządku wygląda. Tu już na razie zwrotnic mieć nie będziemy. Bo z tego co pamiętam, to tutaj nie można jechać w tą stronę. Wszystko jest ok z wagonami na razie. Ja, wszystko jest w porządku, bardzo dobrze. Także tak, mam nadzieję, że Wam się dobrze ogląda odcinki z tej gry. Bo widzę, że Call of Duty nie bardzo chcecie oglądać. Nie podoba Wam się chyba do końca. Także tak. Nie wiem, czy zrobię całą serię z tym Call of Duty. Może zmienię na coś innego, skoro Wam się nie chce oglądać tej gry. No ale dobra, dzisiaj gramy w pociągi, to o Call of Duty nie będziemy rozmawiać. 80 i jeszcze szybciej będzie można jechać. No to gazu mu, nie? Czemu by nie? Skoro na razie mam taką możliwość. Zresztą zaraz będzie chyba w ogóle w dół zjazd. O ile dobrze pamiętam. No, 120 można grzać. No tak, bo tutaj jest dosyć prosty, długi odcinek, ale tu już trzeba będzie wyhamować w tym miejscu. Także trzeba będzie o tym pamiętać. 90, spoko, my lecimy 70, także jesteśmy bezpieczni na razie. W ogóle ile my dostaniemy za ten kontrakt? Tam powinny być napisane, zdaje się. Czy nie jest napisane? 4000 tylko? Naprawdę tak mało? Ło, bzdura. W ogóle nie zwróciłem uwagi na to, ile dostaniemy za kontrakt. Podłącz na swoje wagony na stacji torze D6i. No, czyli tu na D, na dole. No dobra, spoko. Damy radę, ogarniemy. Jak tam wygląda mapa? My tu już dojeżdżamy do zakrętów jakichś większych, także trzeba będzie zaraz chyba hamować. Proszę bardzo, 70, no to już będziemy powoli sobie wyhamowywać ten pociąg. Bo to różnie może być zaraz. Zaraz się może okazać, że znak będzie 40 nagle, nie wiadomo skąd. Tu już mamy 60, no i my jedziemy praktycznie 60, także spoko. Cały czas wyhamowujemy. Więc powinniśmy dać radę. Tutaj może jeszcze sobie bardziej wyhamujemy, bo ja widzę, że tutaj tory się łączą. Może nie będziemy aż tak szybko jechać. Ja tutaj na razie ograniczeń prędkości jeszcze nie widzę, ale tak jak mówię, lepiej zrobić to trochę wolniej niż później żałować. Zresztą teraz tak, będziemy dojeżdżać, znaczy jeszcze nie, ale kolejna zwrotnica jeszcze i tak nie będziemy mieli wyboru. Ale następna zwrotnica, trzeba będzie pamiętać, żeby jechać na prawo, a później tor przejezdny, więc trzeba będzie zwolnić gdzieś
myślę, do 20 na godzinę i trzeba będzie obserwować, jak tam zwrotnice są ustawione, żeby przejechać przez tą tak jakby miejscowość FM, nie FM, SM, przepraszam. Bo tam na pewno zwrotnice będą przedstawione, one się zapisują. Takie są ustawione, tak się zapisują, więc no trzeba będzie pamiętać, żeby to zmienić. 60 na godzinę i tu już jest w dół zjazd. Dobra, to możemy odjąć gazu. I trzeba kontrolować prędkość. Ja bym, powiem wam, się skusił nawet, żeby chyba trochę wolniej pojechać niż 60, z tego względu, że no tak jak mówię, te zwrotnice tam będą, tutaj 90, ale pociąg i tak się będzie rozpędzał. Z tego względu, że jest z górki. Nawet chyba to widać, patrzcie, rozpędza się. Więc może sobie trochę przehamujemy ten pociąg. 80, no na pewno nie będziemy 80 jechać. Te zwrotnice tutaj jeszcze prawdopodobnie będą dobrze, ale tutaj już trzeba będzie naprawdę uważać i to ustawić tak jak trzeba. Dobra, jedziemy 60. Hamulce tak mało co dają na razie. Może je troszeczkę zwiększymy, żeby naprawdę nie było lipy, bo tutaj łatwo o takie rzeczy. Cały czas 60 na godzinę i cały czas spad minus 1,8 stopnia lub procent. Nie wiem, w jakiej, że tak powiem, w walucie jest to podane. No i dobra, i widzę, że już tutaj dojeżdżamy powoli. Dokładnie tak, dobra, słuchajcie, ja sobie wyhamuję ten pociąg. Mam nadzieję, że tutaj zwrotnica jest dobrze ustawiona. Zaraz powinniśmy to widzieć, aczkolwiek tutaj jest jakąś mgła. Tu jest ok, dobra. I tu jest 60 na godzinę, tu jest 80 na godzinę. No i dobra, i teraz trzeba patrzeć, jak tutaj są tory ustawione. Nie wiem, czy nawet nie trzeba będzie zahamować tego pociągu. Znaczy, wyhamować go praktycznie do zera. Tego sprawdzić, bo kurde, nie widać, jest noc, nie widać. Jeszcze jakieś mgły mi się tutaj robią, kurde, i nie widzę, co się dzieje. No i dobra, widzimy jakieś pierwsze chyba zwrotnice. Słuchajcie, podjedziemy bliżej, bo naprawdę nie widzę. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem, który to jest tor. To raczej trzeba będzie przestawić. Ale to tak jak mówię. Oj, za szybko jedziemy. Nie mam czasu, nie będę miał czasu na to, żeby to sprawdzić, jak to się tutaj... Bo to chodzi tylko i wyłącznie o ten tor. Będziemy musieli tym torem przejechać. Czyli tutaj tak, a tutaj prawdopodobnie trzeba będzie zrobić tak. Zgadza się? Tak, bo ta zwrotnica już tutaj jest do tego toru. No dobra, mamy to, to możemy jechać. Tu jedziemy dalej. Nie pamiętam, jaki to był limit prędkości, także... No... Może pojedziemy sobie na razie 40. Patrzcie, tu już jakie piękne cysterny stoją, kurde. Jakaś walcowana stal. To na pewno jest mega ciężkie, na bank. Tutaj jakieś chyba podkłady, albo jakieś tory w ogóle, nie wiem, co to jest. I teraz tak, patrzcie, jeszcze jest jedna rzecz. Tu jest jeszcze jedna... tu jest jeszcze jedna zwrotnica. Więc jeszcze tutaj trzeba będzie się ogarnąć. I tutaj pamiętać, żeby na lewo był ten... Żeby zwrotnica była na lewo. Bo tutaj jest ten moment, w którym my zaczynaliśmy grę. Stąd wyjeżdżaliśmy i przyjechaliśmy tu. 60. Czyli trzeba pamiętać, że ma być na lewo.
O, też tak można to przestawiać? Serio? Aha, jest na lewo. Kurde, to ja nie wiedziałem, to dobrze wiedzieć. No, to będzie długi odcinek, coś mi się wydaje. Kurde, nie zwróciłem uwagi na znaki, nie wiem jaka tu jest ten dopuszczalna prędkość aktualnie. Co my tu mamy? Światła przód. O, można jeszcze bardziej ustawić światła, no to teraz mi o tym mówicie? Dobra, 70 można jechać na lewo. Patrzcie, stąd przyjeżdżaliśmy. Widzicie, tu zaczynaliśmy. Stąd braliśmy ten wagon i jechaliśmy w tamtą stronę. No dobra, to jedziemy. Bez przesady oczywiście, bez przesady. Dobra, teraz nie będzie żadnych zwrotnic, dopiero na następnej trzeba pamiętać, żeby jechać w prawo. Więc można grzać. Jak tam z zakrętami? Nie ma jakichś bardzo dużych, widzę. Mamy 60 na godzinę. Widzę, że tutaj cały czas jest w dół, więc może sobie troszeczkę... A nie, 70 można jechać, no to git, to jedziemy. O, widzę, że deszcz przestał padać. Bardzo dobrze. Wycieraczki wyłączymy sobie. Nie, no to niech się kręci. Po to to jest. Ograniczenie prędkości 80. No i dobra, no to możemy przyspieszyć. Aha, i tu już 70. No spok. Ale za tym zakrętem znowu będzie prawdopodobnie kolejny znak i będziemy mogli jechać znowu szybciej. Patrzcie, jak szybko dojechaliśmy już w jakim jesteśmy punkcie na tym, na mapie. Ja wiem, tak trochę słabo widać tę mapę, o teraz lepiej. No i dobra, tutaj te zakręty pewnie będzie z 50-40 na godzinę. Ten też i tutaj później w prawo. Dobra, mamy kolejny znak, stówkę możemy jechać. No to grzejem, czemu nie? Na maksa będzie ślizgał kołami, czy nie będzie ślizgał? Nie będzie, no i dobra. Troszeczkę nam okienko paruje. 90 i będzie prędkość w dół. No tak, no bo do tych zakrętów będziemy się prawdopodobnie zbliżać. Więc trzeba będzie zaraz hamować. Gdzie my jesteśmy? No, za niedługo trzeba będzie hamować, ale to jeszcze chwila. Szybciej się już niestety nie da. No, ale w sumie i tak jedziemy szybko, to spoko. Ja jak grałem sam, to powiem wam, że ja tak szybko nie jeździłem. Bo się bałem. Ale też nie chcę, żeby te odcinki trwały nie wiadomo jak długo, dlatego też nie chcę jej przesadzać. Powolnością prowadzenia pociągów. Dobra, tutaj mamy mieć 70. Ja może sobie troszeczkę zwolnię, bo jednak te zakręty dosyć ostre wyglądają. W szczególności ten następny będzie ostry. Zaraz założę się, że tutaj będzie znak, jak wyjedziemy zza tego zakrętu. Na bank będzie znak. I co, pomyliłem się? Oczywiście, że się pomyliłem. Dobra, trzeba teraz pamiętać, żeby jechać na prawo, jak będzie rozjazd. Patrzcie, nie ma znaku, czyli ten zakręt też jest 70 na godzinę, ale czad. Myślałem, że on będzie ostrzejszy, tak wyglądał przynajmniej na mapie. Także spoko. Aczkolwiek na tej zwrotnicy na pewno będzie wolniej, także może ja sobie zacznę hamować powoli. Wyhamujemy sobie do 40. Dobra, bo oni tak sobie jeszcze dohamuje ten pociąg, zanim się hamulce napompują. Aczkolwiek dosyć szybko się napompowały, muszę przyznać. No i dobra, i zwrotnica w prawo teraz ma być. Aczkolwiek jeszcze jej nie widzę nigdzie. O, jest. Była zwrotnica, widzieliście? To nie wiem, która to jest. To była ta. Ona ma być w prawo. Tak? Tak jest, w prawo jedziemy. I tam już dalej zwrotnic nie będzie. I w prawo jest 50 na godzinę. My jedziemy 40, więc jest git.
I tutaj cały czas 50 na godzinę. No to możemy przyspieszyć ciut. Tutaj 70 i mamy podjazd. No to dobra, to trzeba trochę przyspieszyć. Może za dużo. I powoli dojeżdżamy do naszego punktu docelowego. Udało się pociągu nie wykoleić, przynajmniej jeszcze nie. Na godzinę, spoko. O, praktycznie jesteśmy na miejscu. Zaraz trzeba będzie troszeczkę wyhamować przed tym miastem. O ile dobrze pamiętam, to tam jeszcze był jakiś tunel taki króciutki przed tym miastem. Zaparkujemy, oddamy zlecenie. I robota będzie zrobiona. Tego zostawimy teraz na razie z tego względu, że jest podjazd pod górę. Cały czas. Nie widziałem nigdzie znaku, który by mówił nam o tym, że teren się wyrównał. Chyba, że ja go nie zauważyłem po prostu. Bo też tak mogło być. O, tu jeszcze zwrotnica jakaś jest? Serio? Ha, ale tu już jest zwrotnica do wjazdu do miasta. Tutaj już powinno być ok. Dobra, wyhamujemy sobie trochę pociąg. Teraz trzeba się zastanowić, jak to zrobić. Tutaj jest na przestrzał, tutaj jest na przestrzał, więc dobrze jest ustawione wszystko. No i dobra. Czyli tak, wjeżdżamy w tym momencie tędy. Musimy przejechać tutaj. Tutaj dookoła, czyli następna zwrotnica powinna być na lewo. I jest, jedna i druga. Dojedziemy sobie tutaj dookoła. Tu sobie gdzieś wyhamujemy, ustawimy sobie na tor właściwy i wjedziemy. W sumie wiecie co, ja mogę zwolnić ten pociąg do 20. Ja już mogę sobie tam pobiec tak naprawdę. On niech sobie powoli jedzie ten pociąg. Może nie aż tak powoli. Niech będzie tak. No i dobra, niech on się tutaj nam powoli jedzie. A my zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jest tak, zwrotnice mamy ustawione na dobry tor. Tutaj jest na dobry tor. My mamy wjechać na tor o numerze D6i. Spoko. Szukamy D6i. D5i. Więc tu jest D6i. Mamy wjechać na ten tor. Dobrze. Bo to trzeba zmienić tu. Tak jest. Tą zwrotnicę trzeba... zmienić jest dobrze ta zwrotnica. Teraz ta zwrotnica musi być tu. I ta zwrotnica musi być tu. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj jest wszystko w porządku. Tu jest ok. Tu jest ok. Dobra, to idziemy do naszego pociągu. Wsiadamy do niego i... i już powinniśmy dojechać na właściwy tor, według moich obliczeń. No chyba, że się gdzieś znowu dupnąłem, bo też tak może być. W ogóle nie pamiętam, gdzie tutaj jest biuro w tym mieście, nie? Także trzeba będzie jeszcze pobiegać i poszukać biura. Żeby światło mi się podobają. Tutaj są mniejsze, tutaj są tak jakby długie. Światła tyłu są w sumie wyłączone, są tylko te czerwone. A co to jest? Dokładnie, Bamber wjeżdża do miasta pociągiem, także miejcie się na baczności. No i zaraz się wszystko okaże, czy wybraliśmy dobry tor. Tutaj jest dobrze, tutaj jest dobrze, tutaj zjeżdża. Chyba jest dobrze, chyba dobrze mi się udało ustawić. Jeszcze sobie przyspieszymy ciut.
Dobra, teraz jeżdżamy tu, tu. I tu jest... Wjeżdżamy na ten tor D6i, tak? D6i, bardzo dobrze. No dobra, to teraz tylko czekamy, aż ostatnie wagony wjadą za ten znak. I możemy hamować. W sumie to już możemy hamować, bo ten pociąg jest dość długi. Myślę, że już dojedziemy tutaj na miejsce. Myślę, że już wyjechaliśmy poza znak, tak jest. No dobra, to trzeba wszystko przygotować. Teraz tak, hamulec lokomotywy, może nie ten nawet. Tu sobie może zwolnimy. Ten sobie załączymy. Wyłączymy lokomotywę. Wszystkie bezpieczniki wydamy na dół. Hamulec sobie zaciągniemy w jednym wagonie, bo trzeba. No i co? I trzeba się rozłączyć teraz. Więc tak. Zawory zakręcić. Można wypiąć. Tak. I mamy to. Dobra, szukamy biura, bo nie pamiętam, gdzie jest. O, tu jest następna lokomotywa. O, co tu się stało teraz? A, to jest ta lokomotywa, ta inna. Tylko ja do niej nie mogę na razie wsiąść, z tego względu, że nie mam licencji jeszcze. Ale ja znam tą lokomotywę. Ona ma manualną skrzynię biegów. Kiedyś wam ją pokażę, ale generalnie nie lubię nią jeździć. Patrzcie, jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Tutaj jest sklep? Nie, tutaj nie jest sklep. Ale był gdzieś sklep w tym miasteczku, pamiętam. Tylko nie wiem już, gdzie on był. I w sklepie generalnie można kupić fajne rzeczy. Ja poluję teraz na jedną rzecz, która znajduje się w tu w tym miejscu, więc kiedyś jak tam dojedziemy, to to kupimy. A konkretniej to jest joystick, dzięki któremu możemy właśnie tymi małymi lokomotywami zdalnie sterować. Oczywiście ma to swój ograniczony zasięg, ale naprawdę fajnie to działa. Ja wam to kiedyś pokażę. A zobaczmy, co jest tutaj w ogóle do kupienia w tym sklepie. Łopata nie, zapalniczka nie, złota łopata też nie, szufelka, kaseta, lampa naftowa, latarka. Latarka by się przydała, ale 5000, czy ja chcę przeznaczyć na latarkę? Nie, nie chcę. Dobra. Okej, okay, szukamy biura. Właśnie, jeszcze zapomniałem swoje książki wziąć z lokomotywy, patrzcie. O. Teraz możemy szukać. Biuro. Tu przy wjeździe jest biuro. Jak coś? Więc tam się musimy kierować. Czyli tak, wjechaliśmy tu. Trzeba będzie podejść tu. I tu powinno być biuro. I jest. No dobra. Zobaczymy, czy mamy premię czasową. Dobrze by było, żeby była premia czasowa. Czas premiowany 56 minut. My zrobiliśmy w 32, więc spoko. Dobra, to można wyrzucić. Ile zarobiliśmy pieniędzy? 6700, no trochę niedużo, no ale dobra. Niech będzie. Ile mamy w portfelu aktualnie? Patrzcie, 20 tysięcy zaraz będzie. Dobrze, git. Tu może wrzucimy po prostu. No co robisz? Tu masz wlecieć. No i dobra. I później będziemy robić kolejne zlecenia. Już widzę, że na razie tylko zlecenia są dwa do wyboru. Ale to już sobie zrobimy na kolejnym odcinku. To już nawet jest dobre zlecenie. 4 wagony. Znowu do portu byśmy pojechali, ale patrzcie za jaką cenę, kurde. Czyli w sumie z powrotem, z tym, że jeden ekstra wagon, a cena by była ponad 2 razy większa, także kto wie, czy tego sobie nie przyjmiemy na kolejnym odcinku. Dobra, słuchajcie, odcinek i tak wyszedł bardzo długi, 48 minut, także będziemy kończyć. Dzięki bardzo za uwagę, za oglądanie, zostawiajcie łapeczki, jeżeli wam się podobało, subiki i wszystko, w ogóle wiecie, co robić, nie będę wam mówił. A jeżeli się uda, to jutro wieczorem o godzinie 22 zapraszam na live'ika, jeżeli mi się uda odpalić, bo to jeszcze nie jest 100%. No, także jeżeli chodzi o D-Rail Valley Simulator, to już będzie wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i cześć.